problem ten dotyczy nie tylko marginesu społecznego, jakby się mogło wydawać. Problem ten dotyczy tak samo robotnic, jak i nauczycielek, bizneswoman i dziennikarek, pracownic fizycznych i aktorek. Nie omija żadnej grupy społecznej. Ostatnio Katarzyna Figura wyznała w wywiadzie dla jednego z magazynów kobiecych, że podlegała przemocy w domu, że mąż ją bił i terroryzował. Powiedziała: odpowiadając na pytanie, co w końcu ją skłoniło do tego, żeby powiedzieć głośno o tym problemie, powiedziała: wiem, że jeśli teraz nie stawię czoła, nie zaatakuję, nie wygram tej wojny. Będzie po mnie. Zostało bardzo mało czasu i bardzo mało mnie. Robię to bardzo świadomie, czyli mówi o tym problemie. Ludziom być może łatwiej przychodzi przyznać się do choroby, do nałogu, do uzależnienia. Ale nikt nie chce wyjawić tajemnicy, że jest od lat terroryzowany, poniżany, bity, szantażowany. Że żyje w toksycznym, chorym związku. Że za zamkniętymi drzwiami dzieje się horror. Takie głosy, jak głos Katarzyny Figury, bardzo pomagają wszystkim tym kobietom, które wciąż nie mają odwagi powiedzieć publicznie, co je spotyka w domu. Takich kobiet jest bardzo dużo. Wiemy dobrze o tym. Same znamy takie kobiety. Są naszymi koleżankami, przyjaciółkami. Czasami zwierzają się w wąskim gronie. Bardzo często widać po nich, gdy jest dyskusja prowadzona na ten temat, widać po nich, bo mają łzy w oczach, że ten problem ich dotyczy. Myślę, że ten panel również spowoduje, mam nadzieję, że ten panel, ta sesja, ta dyskusja, którą za chwilę będziemy prowadziły, spowoduje, że więcej kobiet zdobędzie się na odwagę, by mówić o tym publicznie, bo jeśli nie będziemy o tym mówić, to ten problem nie przyschnie, nie zniknie, tylko będzie tkwił w nas bardzo głęboko. O tym, jak to zrobić, jak poradzić sobie z przemocą i o tym, co będziemy robić, żeby pomagać kobietom, będą dyskutować wspaniałe kobiety, które teraz poproszę tutaj do siebie na scenę. Joanna Piotrowska, Feminoteka. Witam serdecznie. To jest kobieta, która stoi za tą sesją, przygotowywała tę sesję, jest opiekunką sesji, merytoryczną koordynatorką. Renata Durda. Druga opiekunka panelu kieruje ogólnopolskim pogotowiem dla ofiar przemocy w rodzinie, Niebieska Linia. Zofia Ragankiewicz. Członkini grupy wsparcia kampanii społecznej Bije Tylko Słaby, miesięcznik kampanii. Anita Kucharska-Dziedzic. Feministka, współzałożycielka i prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba w Zielonej Górze. Mariola Marchlewska. Zapraszamy do nas. Pracodawczyni z Krotoszyna, która zatrudnia tylko kobiety. Sylwia Spurek, legislatorka doktora nauk prawnych, autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problemów przemocy w rodzinie. Karolina Więckiewicz, prawniczka Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Witam wszystkie panie. A o wprowadzenie do tej sesji i zabranie głosu jako pierwszą poproszę panią Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, pełnomocniczkę rządu do spraw równego traktowania.
Szanowne uczestniczki kongresu i uczestnicy, bo są też z nami mężczyźni. Na początek dwie prawdy, które powinny być oczywistością, a nie są oczywistością. Są upowszechnione nie dość mocno i dla wielu są to prawdy absolutnie jeszcze nieuświadomione. Prawda pierwsza dotyczy kwestii przemocy i prywatności. 20% Polaków uważa, że jeżeli do przemocy dochodzi w domu, to ani państwo, ani sąsiad, ani policja nie powinni się wtrącać, bo to jest sprawa prywatna. Tymczasem, zgodnie z naszym prawem, to nie jest sprawa prywatna sprawcy i ofiary, tylko każde przestępstwo musi być ścigane i przemoc, niezależnie czy dochodzi do niej na ulicy, czy dochodzi do niej w szkole, czy dochodzi do niej w domu, jest ścigana z kodeksu karnego i powinna podlegać karze. Bardzo wielu obywateli Polski uważa, że nie można zgwałcić żony, bo to jest sprawa prywatna i to jest coś takiego jak małżeński obowiązek, który powoduje, że do gwałtu w małżeństwie dojść nie może. I to jest przykład tego, jak wygląda kwestia przemocy, w tym przemocy seksualnej i prywatności. Druga prawda, również niedostatecznie znana i niedostatecznie uświadamiana, jest taka, że przemoc ma płeć. Przemoc dotyka głównie kobiet. Kobiety są ofiarami przemocy bardzo często. Mężczyźni są bardzo rzadko ofiarami przemocy i przeważnie są sprawcami przemocy. To, że przemoc ma płeć, powinna pojawiać się nie tylko w naszej świadomości, ale też i w polskim prawie. Tymczasem w polskim prawie tej perspektywy kobiecej, perspektywy genderowej prawie że nie ma. I dlatego tak ważną sprawą jest kwestia konwencji o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Ta konwencja Rady Europy wywołała wielką dyskusję w Polsce i na szczęście dla nas wszystkich w ostatni wtorek Rada Ministrów podjęła uchwałę o tym, że Polska tę konwencję podpisze. Jest to wielki krok do przodu. Przełom, który powoduje, że co prawda nie jesteśmy na końcu drogi, tylko wciąż gdzieś na początku, ale przynajmniej wiemy, że rozpoczęliśmy tę wędrówkę i będziemy ją kontynuować. Proszę Państwa, konwencja jest bardzo szczególna, ponieważ ta konwencja od początku została zbudowana i jest oparta na perspektywie genderowej. Ta konwencja jest dedykowana kobietom, ponieważ ona w swojej filozofii zakłada, że przemoc ma płeć. I w związku z tym jest ona dla nas niezwykle ważna. Ta konwencja mówi, że kobiety są ofiarami przemocy, ponieważ są kobietami. Ponieważ jest dość powszechne przekonanie, że kobiety są istotami gorszymi, że są istotami niższymi, bezwolnymi, słabszymi. I takie przekonania o kobietach, nierówne traktowanie kobiet, prowokują przemoc i sprawiają, że przemoc staje się bardziej prawdopodobna. Więc konwencja chroni kobiety przed, znaczy nie chroni, ale pokazuje, w jaki sposób można radzić sobie z przemocą w dwóch takich kategoriach. Po pierwsze mówi o tym, co zrobić, kiedy już do przemocy dojdzie, jakie są obowiązki państwa, kiedy do przemocy już dojdzie, ale też co zrobić, żeby do przemocy dochodziło rzadziej. Czyli mamy taki duży rozdział w konwencji, który się nazywa profilaktyka. Jeżeli chodzi o ochronę ofiar, to konwencja mówi o tym, że był odpowiedni standard ochrony ofiar przemocy. Na przykład mówi o tym, żeby była całodobowa, powszechnie dostępna informacja dla ofiar przemocy. Ja patrzyłam na tego rodzaju strony, na przykład w Wielkiej Brytanii, i one są bardzo prosto skonstruowane. Na tych stronach jest napisane to, co jest podstawowe. Jeżeli jesteś ofiarą przemocy, jeżeli zostałaś ofiarą przemocy, idź na policję. Pamiętaj, nie zdejmuj ubrania, choćby wydawało się tobie jak najbardziej obrzydliwe. Nie zdejmuj ubrania, choćby było poszarpane, brudne i choćbyś nie mogła już na nie patrzeć. Nie bierz prysznica. Idź na policję i powiedz, co się stało. Będą zadawali ci nieprzyjemne pytania. To będą pytania, które dotyczą twojego życia intymnego. Nie będziesz chciała na nie odpowiadać, ale przemóż się i odpowiedz, ponieważ odpowiedź na te pytania spowoduje, że sprawca zostanie złapany. Nam brakuje takiego jednego miejsca w internecie, gdzie wszystkie ofiary przemocy mogłyby znaleźć
wszelkie potrzebne informacje i całą ścieżkę pomocy państwa, ale też i organizacji pozarządowych od początku aż do końca. W Hiszpanii na przykład ta kwestia została tak rozwiązana, że są nawet odrębne sądy dotyczące tylko i wyłącznie kwestii przemocy. I nie musi tak być w Polsce oczywiście, aż tak nie musimy tego problemu rozwiązywać, ale z całą pewnością brakuje nam takiego miejsca, który byłby początkowym, startowym punktem i w którym ofiara przemocy mogłaby rozpocząć pomaganie sobie. Konwencja mówi o tym też, że na przykład, że gwałt musi być ścigany z urzędu. To jest bardzo ważny przepis dla nas, ponieważ to jest jeden z tych punktów konwencji, które są w sprzeczności z polskim prawem i które wymagają, jeżeli myślimy o tym, żeby konwencja była ratyfikowana, a chcemy, żeby była ratyfikowana, to ten przepis musi się zmienić. Konwencja mówi również o tym, że nie może dochodzić do wtórnej wiktymizacji, że standard przesłuchań, schemat przesłuchań, zbierania dowodów i przygotowania do ścigania sprawcy musi być tak zorganizowany, żeby nie dochodziło do ponownego skrzywdzenia ofiary. To są kluczowe w zasadzie tezy, które w konwencji występują w tym dziale, który dotyczy ochrony ofiar. Ale jest jeszcze jeden dział, który stanowi o innowacyjności i o oryginalności tej konwencji. To jest dział, który się nazywa profilaktyka. I w tym dziale mówimy o tym, że żeby do przemocy dochodziło rzadziej, to państwo musi prowadzić politykę równego traktowania kobiet i mężczyzn. Kobiety i mężczyźni muszą być równo traktowani, wtedy do przemocy będzie dochodziło rzadziej. Żeby to osiągnąć, należy wykorzeniać stereotypy, obyczaje, tradycje, które są oparte na niższości, na idei niższości kobiet. W tym rozdziale też jest napisane, że ani religia, ani tradycja nie może sankcjonować, nie może usprawiedliwiać przemocy. Jeżeli jakaś religia sankcjonuje obrzezanie kobiet, przymusowe małżeństwa, honorowe zabójstwa, to te elementy religii, te elementy tradycji w danym kraju, który przyjmuje konwencję, muszą być usunięte i muszą być wykorzenione. Uważam, że jest to też bardzo, bardzo ważna część konwencji. W dziale profilaktyka jest również napisane, że bardzo duże znaczenie ma edukacja i że poprzez edukację trzeba uczyć równości zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Jest wielki nacisk położony na to, żeby adresatami informacji o polityce przemocowej byli chłopcy i też mężczyźni. Bez włączenia chłopców i mężczyzn do działań profilaktycznych nie osiągniemy efektu, ponieważ ten problem dotyczy tak samo kobiet, jak i mężczyzn. Proszę Państwa, na koniec chciałabym tylko powiedzieć, że bardzo głęboko wierzę, że konwencja będzie szybko ratyfikowana i że te elementy prawa polskiego, które wymagają dostosowania do wymogów konwencji, będą jak najszybciej zmienione. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Pani Minister za to wprowadzenie. Podczas tej sesji będziemy chciały również posłuchać, co Wy macie do powiedzenia, drogie Panie. Tu stoi mikrofon na środku. Ja powiem, w którym momencie przewidujemy głosy z sali. Ale proszę pamiętać, że właśnie do tego mikrofonu będziecie podchodzić, jak będziecie chciały podzielić się swoimi historiami i powiedzieć, czego macie dosyć. A teraz proszę, Zofia Gankiewicz. Witam wszystkie panie bardzo serdecznie. Panel Dość przemocy w rodzinie jest panelem zawsze bardzo poruszającym. Słyszymy tutaj bardzo wiele różnych historii i bolesnych, i tragicznych, które tak naprawdę uświadamiają nas, że przemoc w rodzinie dotyczyć może każdej z nas, niezależnie od wykształcenia, pozycji zawodowej, statusu społecznego. Także jest to bardzo trudny problem, z którym się spotykamy bardzo często, zwłaszcza w ostatnim okresie
Nawiązuję tutaj do wywiadu, o którym mówiła Dorota, ponieważ komentarze są przerażające. Komentarze nie tylko internautów anonimowych, ale osób, które wypowiadają się na temat kobiet, które mają odwagę powiedzieć o tym problemie. I uważam, że tak naprawdę do czego też powinniśmy spróbować dążyć, to zmienić sposób myślenia w społeczeństwie o tym tragicznym problemie. I mam nadzieję, że to się w końcu uda. Przechodząc do podsumowania poprzednich lat, widzimy, że wyłaniają się tak naprawdę najważniejsze postulaty. Oczywiście najważniejsze to jest podpisanie, i tutaj już ukłon w stronę pani minister, która bardzo dużo pracowała nad tym, żeby do tego doszło. Podziękujmy brawami pani minister jeszcze raz. Więc co nam pozostaje, ratyfikacja konwencji o przeciwdziałaniu przemocy. Co o czym przez wiele lat mówiłyśmy, to powstanie całodobowego telefonu szybkiego reagowania, który byłby skoordynowany z telefonem 112, gdzie ofiary przemocy mogłyby się zgłaszać i na gorąco policja mogłaby reagować. Mam nadzieję, że policja będzie reagować bardzo szybko. Kolejna rzecz to powołanie niezależnego krajowego obserwatorium przemocy. Jest to rzeczywiście obserwatorium, które my przyjmujemy, czy chcemy otworzyć, zrobić tutaj w Polsce na bazie tego, co się działo w Hiszpanii. Jesteśmy naprawdę pod wrażeniem tego, co tam powstało. To, co minister Ajdo zrobiła, jest czymś, co powinniśmy tutaj próbować na polskich warunkach aplikować. Kolejna sprawa to przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat przemocy wobec kobiet, czyli to, o czym rozmawiałyśmy, to o czym mówimy. Przestańmy myśleć o tym, że to ofiary są sobie winne same temu, że są ofiarami. Kolejna sprawa to opracowanie programu szkoleń dla policjantów, kuratorów sądowych, prokuratorów i sędziów. Tutaj rzeczywiście bardzo dużo, zwłaszcza te dziewczyny, które postanowiły mówić o tym głośno, spotykają się bardzo często z tym problemem, zwłaszcza u sędziów i prokuratorów. To jest ogromny problem. Jednocześnie będąc tutaj, chciałabym podziękować osobie, która niestety ze względów osobistych nie mogła być dzisiaj tutaj z nami. To jest prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, która przez wiele lat prowadziła panel przemocowy. Chciałabym podziękować jej za zaangażowanie w temat przemocy. Pani prezydentowej Jolancie Kwaśniewskiej. Jak również chciałabym podziękować magazynowi Pani i redaktor naczelnej Małgorzacie Domagalik za to, że odważyła się głosić w Kij Mrowisko i postanowiła nagłośnić w mediach sprawę przemocy wobec kobiet poprzez akcję Bije Tylko Słabe. Dzięki tym kobietom ofiary przemocy domowej mają coraz częściej odwagę mówić o problemie, pokazując, że piętnować należy sprawcę, a nie ofiarę. Bardzo dziękuję. Teraz zobaczymy za kilka sekund film, nagranie. Wystąpi przed nami Emily May, współzałożycielka i dyrektorka zarządzająca ruchu Hola Back, międzynarodowego ruchu przeciwko molestowaniu w przestrzeni publicznej. Bardzo proszę o wideo. Hello from New York City. Pozdrawiam wszystkich z Nowego Jorku. Dziękuję Kongresowi Kobiet i Grecie Gober z Hola Back Polska za zaproszenie mnie do udziału w tym wydarzeniu. Nazywam się Emily May i jestem dyrektorką zarządzającą Hola Back. Zastanawiacie się pewnie Państwo, co to jest Hola Back. Jesteśmy międzynarodowym ruchem walczącym z molestowaniem w przestrzeni publicznej. Wykorzystujemy do tego mobilną technologię, nasze własne historie i wolontariuszy. Zaczynaliśmy jako grupa młodzików, tu w Nowym Jorku. W ciągu zaledwie 7 lat walkę o godność podjęli inni w 54 miastach, w 19 krajach, mówiący 11 różnymi językami, od kilku dni włączając to w Polskę. Dlaczego to robimy? Masz prawo pić kawę w parku bez niechcianego towarzystwa. Masz prawo pocałować swoją dziewczynę bez obawy, że ktoś to będzie komentował. Masz prawo do bezpiecznego powrotu do domu bez obawy, że coś ci się stanie i usłyszysz potem, że sama się o to prosiłaś. Robimy to, bo wierzymy, że masz prawo być sobą. Cokolwiek to znaczy tego dnia, w tej godzinie czy w tej minucie.
Dobra wiadomość jest taka. Wierzcie albo nie, ale molestowanie można wyeliminować z przestrzeni publicznej. Musimy zmienić optykę dyskusji na temat przemocy. Skończmy z bełkotem o przewrażliwionych kobietach. Zacznijmy lepiej rozmawiać o tym, co to znaczy być kobietą lub osobą nieheteronormatywną w przestrzeni publicznej. To dotyczy każdego z nas. Podzielmy się naszymi historiami ze sobą i ze światem na jednej z 54 stron Holaback lub za pośrednictwem bezpłatnych aplikacji na smartfony. Z każdą opowiedzianą historią zbieramy dowody na to, że molestowanie w przestrzeni publicznej istnieje i jest problemem. Żądamy kampanii społecznych uświadamiających skalę problemu na przystankach autobusowych i w tramwajach, więcej wyczerpujących badań i finansowania szkoleń dla organizacji pozarządowych, policji, instytucji publicznych i szkół, jak mają reagować i zgłaszać przypadki molestowania. Chodzi o to, żeby molestowania w przestrzeni publicznej, które jest kulturowo akceptowane na całym świecie, przestało już takie być. Zostało nam 8 czy 9 lat, zanim dzieci, które dziś są w wózkach, zaczną doświadczać molestowania. Podziel się swoją historią na iholaback.org. Powiedz wyraźne nie dla molestowania w przestrzeni publicznej i włącz się do naszej rewolucji. A ja bardzo proszę tutaj do nas na scenę Gretę Gober, która jest inicjatorką ruchu Holaback Polska. Greta, chodź do nas. Działa mikrofon? Dziękuję Emily May, która 2005 roku walczy z molestowaniem w przestrzeni publicznej. Proszę Państwa, za chwileczkę przedstawię wyniki pierwszego w Polsce badania skali molestowania w przestrzeni publicznej, które wraz z dr Joanną Roszak ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej prowadziłyśmy w te wakacje. W badaniu wzięło udział w sumie 820 kobiet z całej Polski, więc to jest duża próba. Byłyśmy bardzo mile zaskoczone tym faktem, ponieważ jest to trudny temat i ankieta nie była łatwa. Ale udało się. Kobiety okazało się bardzo chętnie dzieliły się swoimi historiami z molestowania w przestrzeni publicznej. Ale co to jest przestrzeń publiczna? Może jedno słowo. Przestrzeń publiczna to jest wszystko to, co dzieje się poza naszym domem, tak? Czyli w momencie, kiedy wychodzimy poza próg własnego domu, już jesteśmy w przestrzeni publicznej. Czy to jest tramwaj, czy to jest ulica, czy szkoła, szpital. Ale może poproszę w takim razie pierwszy slajd. Sama mam nacisnąć? O, dziękuję. Drodzy Państwo, 85% kobiet w Polsce, badania tutaj, wyniki podajemy tylko dla kobiet, ponieważ jesteśmy na Kongresie Kobiet, doświadczyło molestowania w przestrzeni publicznej. 12 lat to jest średnia wieku, kiedy po raz pierwszy doświadczamy molestowania. 12 lat, może nie każda pani jest sobie w stanie wyobrazić, jak wygląda 12-letnia dziewczynka. Ja tutaj poproszę. Ruta ma właśnie 12 lat i niedługo ta dziewczynka może stać się ofiarą molestowania w przestrzeni publicznej. Więc Holaback. Holaback! Holaback! 82% molestujących nas w przestrzeni publicznej to są mężczyźni. Tutaj akurat nie było zaskoczenia, czyli mamy ewidentnie do czynienia z przemocą wobec kobiet. Ale tak, w polskim prawie molestowanie jest zdefiniowane w kodeksie pracy i w ustawie antydyskryminacyjnej i jest to zdefiniowane jako zachowanie niepożądane, które narusza naszą godność, wprowadza nas, nie wiem, w zażenowaniu, pokaże nas, zastrasza i tak dalej. Natomiast w przestrzeni publicznej, co to jest molestowanie w przestrzeni publicznej? Poproszę tutaj, teraz już ja naciskam. Okazuje się, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety są bardzo zgodni co do tego, jakiego typu zachowania uznają za molestowanie w przestrzeni publicznej. Te zachowania, łagodniejsze formy molestowania, czyli obcinanie, nie wiem, czy tutaj Państwo wiecie, co to znaczy obcinanie, czyli takie nachalne patrzenie, tak właśnie, gwizdanie czy trąbienie, jest uznawane przez niewielką liczbę kobiet i mężczyzn za molestowanie, natomiast już bardziej agresywne formy typu właśnie komentarze jakieś seksualne, gesty wulgarne, po te najbardziej drastyczne, czyli obmacywanie, napaść czy prześladowanie, tu już praktycznie mam zgodność co do tego, czym jest, znaczy mężczyźni i kobiety są zgodni co do tego, że to już jest molestowanie w przestrzeni publicznej. Często słyszymy zarzuty sceptyków tego ruchu, że my próbujemy walczyć z tym, że ktoś kogoś chce poznać, zaprosić na kawę, i tak dalej, a tak naprawdę, drodzy Państwo, molestowanie to nie jest flirt. Molestowanie to przemoc i jako taką musimy walczyć o to, aby to przemoc naszego
życia publicznego wyrugować. Prawo wyraźnie nakazuje nam, aby na molestowanie reagować, ponieważ jeśli nie mówimy nie, to tak naprawdę w odczuciu prawa czy świadków tego zdarzenia nie jesteśmy ofiarami. Ale poproszę jeszcze, znaczy tak, aha, dobra, ja naciskam, przepraszam. Okazuje się, drogie panie i drodzy państwo, że 60% z nas ignoruje, całkowicie ignoruje molestowanie w przestrzeni publicznej. My wczoraj miałyśmy tutaj w Parku Kobiet swoje stoisko i wiele kobiet właśnie mówiło o tym, że one nie chcą zbliżać się do poziomu tej osoby, która to robi, no, jeśli jest to molestowanie słowne. Natomiast bez tego, bez reakcji z naszej strony, nie możemy liczyć na to, że cokolwiek się zmieni, tak? Nie możemy liczyć na to, bo my dajemy sygnał swoim brakiem reakcji, że nic się nie stało. I taki sam sygnał dajemy dla świadków tego zdarzenia i dla kobiet i młodych dziewczynek, które są naokoło, że nic się nie stało. A stało się, ponieważ byłyśmy przed chwilą upokorzone przez czyjeś zachowanie i te badania pokazują wyraźnie, że 95% kobiet czuje się źle, jest zastraszona, bała się, czuła się upokorzona i tak dalej. Więc mowa o tym, że molestowanie nie jest szkodliwe, jest mitem. Jest to przemoc i jako taką musimy wyrugować z naszej przestrzeni publicznej. 63% kobiet doświadczyło molestowania w obecności świadków, którzy nie reagowali. No, drogie panie, tak jak już wspomniałam o definicji prawnej, bez wyraźnego nie możemy oczekiwać pomocy ze strony świadków. Jeśli chcemy z tym skończyć, jeśli chcemy, żebyśmy my żyły w lepszym świecie, żeby nasze córki i wnuczki żyły w lepszym świecie, to zacznijmy po prostu reagować na to. Mówmy wyraźne nie dla molestowania w przestrzeni publicznej. Jest to przemoc, która jest kulturowo akceptowana, jest niewidzialna, ale jest to jednak przemoc. I to zaczyna się w przestrzeni publicznej, kontynuacją mamy szkoły, później miejsca pracy, nasze domy. To tylko od nas będzie zależało, w jakim będziemy żyły świecie i jako inicjatorki ruchu Hola Back wraz z dr Joanną Roszak zachęcamy panie do tego, abyście wróciły do domu i powiedziały swoim córkom nie dla molestowania w przestrzeni publicznej. Nie dla molestowania w przestrzeni publicznej. To jeszcze Greta wyjaśni, skąd ta nazwa, że jest to Hola Back. Hola Back to jest nazwa no, amerykańska, ale zaadoptowałyśmy ją na potrzeby naszego ruchu tutaj w Polsce, ponieważ w Polsce takie słowo jak hola istnieje i to znaczy stop, więc hola back, czyli jakby stop, w tył, nie. Tak, czyli stop, zatrzymaj się. Reaguj. I nasze hasło, motto brzmi widzę, nie milczę, reaguję. I do tego zachęcamy naprawdę wszystkich. Widzę, nie milczę, reaguję. Bardzo dziękuję, hola back. W Polsce od niedawna, ale myślę, że bardzo dynamicznie będzie się pojawiać. Drogie panie, po tych wprowadzeniach przejdźmy do dyskusji. Sylwia Spurek jako pierwsza zabierze głos, no bo wiemy, znaczy ja nie będę pytać, czy polskie prawo umożliwia oddzielenie ofiary od sprawcy, bo wiemy, mikrofony są włączone wszystkie, wiemy, że nie umożliwia. Więc może powiedzmy od razu, co możemy zrobić, żeby to zmienić? Dokładnie tak. Nadal w polskim prawie brakuje mechanizmów pełnej i skutecznej izolacji sprawcy przemocy w rodzinie od ofiary, bo tutaj koncentruje się w tym momencie właśnie na przemocy w rodzinie. I konieczna jest nowelizacja ustawy o policji i wprowadzenie bardzo konkretnego uprawnienia do wydawania przez funkcjonariuszy policji nakazu opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy w rodzinie, tak jak przewiduje to na przykład ustawodawstwo austriackie. W Austrii policjanci przyjeżdżający na interwencje domowe mogą natychmiast przerwać przemoc, wydając sprawcy nakaz opuszczenia lokalu i zakaz powrotu do niego przez 14 kolejnych dni i w ten sposób natychmiast zapewniają bezpieczeństwo ofierze przemocy w rodzinie. I takie mechanizmy są również potrzebne w Polsce, dlatego proponuję nowelizację ustawy o policji i wprowadzenie takiego uprawnienia dla policjantów. Również czas trwania takiego nakazu rekomenduje 14 dni, zakres ograniczeń związanych z nakazem to jest zakaz kontaktów, zakaz zbliżania się na określoną odległość do ofiary przemocy w rodzinie, konsekwencje naruszenia nakazu wydanego przez policjantów.
czyli przede wszystkim skorzystanie z artykułu 244 kodeksu karnego, który penalizuje, określa odpowiedzialność karną za naruszenie określonych zakazów i nakazów orzeczonych w tym przypadku przez sąd. Wówczas przy odpowiednim stosowaniu odnosiłoby się to również do nakazu policyjnego. A także możliwość odwołania się przez sprawcę, bo tutaj musimy wprowadzić również jakiś tryb odwoławczy, środek odwoławczy do sądu. Sąd, podobnie jak w przypadku zatrzymania policyjnego, oceniałby zasadność, prawidłowość i legalność zastosowania takiego nakazu. I w ten sposób policjanci mieliby konkretne uprawnienie, mogliby natychmiast izolować sprawcę przemocy w rodzinie od ofiary i w ten sposób zapewnić jej natychmiast bezpieczeństwo. No to jest niezwykle ważne. Sprawcy przemocy w rodzinie nie ponoszą konsekwencji. Przeważnie. Czują się bezkarni tym samym i po prostu nadal stosują tę przemoc. No więc czy można tę bezkarność ukrócić? To prawda. Jeżeli spojrzymy na statystyki sądowe, to na pierwszy rzut oka one są bardzo pozytywne. Dlatego, że w przypadku przemocy w rodzinie, która najczęściej jest ścigana jako przestępstwo znęcania się, 80% osób jest uznanych winnymi popełnienia tego czynu. Z tego aż 90% ma wymierzoną karę pozbawienia wolności. To są dwie bardzo pozytywne informacje. Natomiast jeżeli przyjrzymy się tym statystykom, spojrzymy na nie głębiej, to okazuje się, że w 90% przypadków ta kara pozbawienia wolności jest warunkowo zawieszana, czyli przeważają te kary wolnościowe, a dodatkowo tylko 1% sprawców ma wymierzaną karę powyżej 2 lat pozbawienia wolności. Cała reszta otrzymuje najczęściej kilka miesięcy tej kary pozbawienia wolności i przypomnę, wraca właściwie do domu z powrotem, dlatego że ta kara pozbawienia wolności jest warunkowo zawieszana i najwyraźniej w wymiarze sprawiedliwości panuje takie przekonanie, że sprawcy przemocy w rodzinie nie zasługują na bezwzględną karę pozbawienia wolności. No to jak to zmienić? Tutaj istotna jest, niezależnie od tych zmian prawnych, o których powiedziałam, tak naprawdę zmiana świadomości. Zmiana świadomości i podnoszenie tej świadomości u tych osób, które są odpowiedzialne za wnoszenie aktów oskarżenia do sądu i odpowiednie wnioski w tych aktach oskarżenia. Dokładnie, czyli prokuratorzy, a z drugiej strony są odpowiedzialni za wydawanie wyroków, czyli sędziowie. I to właściwie od początku ich kształcenia, czyli już na aplikacji. Przypomnę, że takim kształceniem zajmuje się Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. I tutaj mam taki pomysł, żeby wystąpić do Rady Programowej, jednego z organów tej szkoły, powoływanej przez Ministra Sprawiedliwości, o wprowadzenie po pierwsze do programów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, czyli wprowadzenie do programów osób, które zaraz będą prokuratorami i sędziami, treści związanych z charakterem, skalą, skutkami przemocy w rodzinie, po to, żeby ich uwrażliwić i żeby podnieść ich świadomość w tym zakresie. A po drugie, w ramach kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów, również takie treści w ich programach, w ich szkoleniach zawrzeć. Czyli przede wszystkim Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury tutaj jest kluczowa i podnoszenie świadomości. Bardzo konkretne propozycje i postulaty z tego wypływają. Zofia, chciałaś skomentować? Ja, słuchając tego, co pani mówi, chciałabym troszkę wyrazić to, co my wszyscy zajmujący się przemocą chcemy wyrazić. Myślę, że część osób, która jest na sali, że niestety, my mówimy, pani mówi o pozytywnych sprawach, które przeszły przez prokuratora, a tak naprawdę 95% spraw jest umarzanych ze względu na niską szkodliwość społeczną i to jest największy problem. I tutaj trzeba przeprowadzić z prokuraturą, porozmawiać czy przeprowadzić szkolenia, bo to jest największy problem. Bardzo dziękuję. Ja bym chciała jeszcze tylko zapytać. Sylwia, czego masz dość? Nasz panel jest poświęcony temu, żeby już nie opowiadać sobie o tym, jakie mamy statystyki. Znamy je świetnie. Wiemy, że kobiety są bite, gwałcone, że doświadczamy przemocy i w przestrzeni publicznej, w miejscu pracy i we własnym domu. My dzisiaj na panelu chcemy powiedzieć, że mamy tego dość. My chcemy powiedzieć, co możemy zrobić wspólnie, razem, żeby tę przemoc przerwać. Więc każda z osób występujących w panelu będzie kończyła swoje odpowiedzi na pytania tym, czego ma dość. Sylwio, czego masz dość?
Mam dość tego, że nadal w prawie polskim brak jest kompetencji policji do tego, żeby natychmiast przerwać przemoc i żeby wydać sprawcy przemocy w rodzinie nakaz opuszczenia lokalu. I mam dość również tych statystyk sądowych. Nie mówię już o tych statystykach dokładnie tak naprawdę nieznanych nam bliżej, bo tylko te statystyki sądowe są bardziej analizowane. Mam dość takich statystyk sądowych, z których wynika, że sprawcy przemocy w rodzinie nie ponoszą właściwie konsekwencji swoich zachowań. W ten oto sposób pierwszy punkt na naszej liście Mamy dość powstał. Karolina Więckiewicz, czy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wpływają skargi z Polski dotyczące postępowań w sprawach przemocy w rodzinie? Jaka niestety to jest skala? Nie było do tej pory żadnej sprawy. Żadnej. To nie oznacza, że nie mogłoby być i to nie oznacza, że nie ma problemu. To tych spraw mogłoby być mnóstwo. One się po prostu nie pojawiły jeszcze do tej pory i nie doczekaliśmy się orzeczenia. Dlaczego się nie pojawiły? Myślę sobie, że to jest związane z dwiema rzeczami. Z jednej strony chodzi o specyfikę w ogóle zjawiska przemocy w rodzinie. Pamiętajmy, że jest to zjawisko, które jest obarczone bardzo poważnym społecznym tabu. Z jednej strony, z drugiej kobiety tak naprawdę pozostawione są same sobie. One często nie mają takiej odwagi, siły, nawet nie dają sobie same prawa do tego, żeby zwracać się do jakichkolwiek instytucji, do policji, do prokuratury, do nawet organizacji pozarządowych po pomoc. Więc potem, kiedy już zdarzy się taka sytuacja, że tej siły nabiorą, ponieważ nabiorą tej świadomości, ktoś im doda tej odwagi, ktoś im pomoże, tak naprawdę są, co też mówiła Sylwia, zawodzone po prostu. Przestają ufać jakimkolwiek instytucjom, ponieważ tak naprawdę to państwo nie chroni kobiet, osób w ogóle, a szczególnie kobiet, bo to one tej przemocy doświadczają, przed przemocą, której doświadczają gdziekolwiek, szczególnie w domu. Pamiętajmy, że przemoc, tak jak mówiła Janna, to nie tylko przemoc domowa, ale to też przemoc seksualna w przestrzeni publicznej przez obce osoby. To są zgwałcenia też oczywiście w domu, natomiast też przez osoby obce. Państwo to nie chroni i kobiety nie ufają. A z drugiej strony, a tak naprawdę, żeby iść do Strasburga, trzeba wyczerpać drogę krajową. Jak nieudolnie by te instytucje reagowały, trzeba skorzystać, więc przejść przez mękę, żeby później ewentualnie gdzieś pójść dalej. Natomiast kwestia jest jeszcze tego, że to nie jest postrzegane jako prawo człowieka. Powiedz właśnie, co daje w ogóle zwrócenie się do Strasburga? Jeszcze tylko wrócę do tego powodu. Nie postrzegamy przemocy w rodzinie i naruszeń w tej sferze jako prawa człowieka. Nie wyobrażamy sobie takie, no przecież ten mąż, ten partner, ten konkubent, ten ojciec, ten pan w parku, czy on łamie moje prawa człowieka? No nie, prawa człowieka to jest przecież coś więcej, to jest państwo. No właśnie, to jest państwo, które nie reaguje na przemoc stosowaną wobec kobiet. I to państwo narusza prawa człowieka. Ta świadomość jest bardzo, bardzo mała, ale to państwo, które nie wprowadza odpowiednich przepisów, źle wykonuje te, które już wprowadziło, nie daje bezpieczeństwa i nie chroni osób doświadczających przemocy, te prawa człowieka właśnie łamie. I z tym trzeba iść do Strasburga właśnie, jak już się przejdzie przez mękę drogi krajowej. Natomiast to, co daje Strasburg, myślę sobie, że tak naprawdę warto i apeluję tutaj do kobiet, do organizacji pozarządowych, do prawniczek, idźmy do tego Strasburga, przejdźmy przez mękę krajową i idźmy do Strasburga. Dla tych kobiet, które tak bardzo źle zostały przez to państwo potraktowane, po to, żeby ktoś im powiedział, tak to ty miałaś rację, tak to ciebie to państwo zawiodło, tak my ci wypłacimy jakieś pieniądze po to, żebyś mogła jakoś sobie to życie odbudować. Ale też dla kobiet, które już teraz doświadczają przemocy, dlatego że nasze państwo nie zauważa pewnych rzeczy. Na przykład nie wiedziało, że ma systemowy problem z tymczasowym aresztowaniem. Strasburg przyszedł i powiedział, macie problem, dlatego że było mnóstwo spraw. Jak będzie mnóstwo spraw w przemocy w rodzinie, to też może to państwo przynajmniej trochę coś zauważy. To nie jest oczywiście pewne, natomiast to jest dla innych kobiet, po to, żeby w przyszłości kobiety miały chociaż trochę nadziei, że to państwo zareaguje lepiej. Więc po to, żeby móc mieć kolejny argument tak naprawdę też dla nas, żeby temu państwu mówić, zobaczcie, nie tylko my tak uważamy, jakaś banda nawiedzonych kobiet, tylko też ktoś tam na górze w Europie powiedział, macie problem, zróbcie coś z nim i po to róbmy. Ja dorzucę tutaj jeszcze jedną rzecz do tego, co mówisz, Karolino, żeby ośmielić was do korzystania z tego i powiedzieć, jaki jest realny zysk.
Turcja, która przegrała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka sprawę z panią, która była ofiarą przemocy w rodzinie, jako pierwsza podpisała i jako jedyna do tej pory ratyfikowała Europejską Konwencję do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W związku z tym nie myślmy, że to naprawdę nie działa. To działa, drogie panie. Karolino, a zatem czego masz dość? Mam dość tego, że niedostatecznie głośno mówimy o tym, że państwo, które zawodzi kobiety doświadczające przemocy, narusza prawa człowieka. Co więcej, jeżeli przemoc, a przemoc dotyczy większości kobiet, również nierówno traktuje ze względu na płeć. Mam tego dość. Bardzo dziękuję. W międzyczasie otrzymałam na karteczce pytanie, czy właściwie komentarz, czy głos z sali od pani, która była ofiarą przemocy psychicznej przez byłego męża. Usłyszała na policji, że sprawa będzie umorzona, że w ogóle nie będzie żadnej sprawy, bo to przecież nie jest nic, czym się policja będzie zajmować. No i właśnie, nie zawsze przemoc psychiczna idzie w parze ze znęcaniem się fizycznym, a jest to bardzo częste. Tak, przemoc. Absolutnie. Mamy też dość tego, że policja i inne organy nie wierzą w to, co mówią kobiety i że podważają to, co one mówią, bez względu na to, jaki to jest rodzaj przemocy. Czy przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna czy ekonomiczna. Po prostu nam nie wierzą. Tego mamy też dość. Anita Kucharska-Dziedzic, twoje stowarzyszenie pomaga kobietom doświadczającym przemocy, mieszkającym głównie na wsi, w mniejszych miejscowościach. My pomagamy wszystkim kobietom, ale rozumiem, że mam tu przede wszystkim mówić o tym, o tych kobietach, którym jest najtrudniej pomóc. Dokładnie tak. I ja generalnie zacznę od tego pytania z sali, bo ono było bardzo cenne. Ta przemoc psychiczna, ona nie istnieje. Ani dla OPS-ów, które decydują o tym, czy dofinansować kobiecie pobyt w domu samotnej matki, ani dla policji. A więcej powiem, miałyśmy taką sprawę kobiety, która w końcu sprawa była, znaczy był wyrok oczywiście w zawieszeniu za skrajną przemoc psychiczną. Myśmy to obudowały ogromem oświadczeń i zaświadczeń od psychiatrów, psychologów, bo kobieta była wrakiem człowieka. I to się obróciło przeciwko niej, że zapadł ten wyrok w zawiasach, bo mężczyzna wystąpił o opiekę nad dziećmi, bo matka wariatka. I to jest po prostu to. W naszym systemie prawnym, w naszym państwie jest tak, że nawet rzeczy, które teoretycznie powinny pomagać kobietom, one mogą im zaszkodzić. I to jest Nibylandia. My żyjemy w Nibylandii. I ja przepraszam, ja zaczynam się po prostu denerwować, bo na tej sali jest mało kobiet, albo nie ma ich wcale, z tych kobiet, w imieniu których my tu dzisiaj mówimy, tych kobiet, którym po prostu nie możemy pomóc. Bo to, co robimy, to jest w dużej mierze walka z wiatrakami. Staśki Bozowskie jesteśmy tak naprawdę i Don Kiszotki. Bo są kobiety, które po prostu nie mają wyboru. I kobiety mieszkające na wsi, my je klasyfikujemy, przepraszam za to określenie, łącznie z tymi kobietami, które mieszkają w miejscowościach do 5000 mieszkańców. Bo to jest dokładnie ta sama sytuacja. Ich. Pierwsza rzecz, która przeszkadza, to jest ten stereotyp. Słuchajcie, jeżeli taka kobieta jak Katarzyna Figura, która spełnia wszystkie wymagania, o których my tu dzisiaj mówimy, że są fantastyczne, czyli aktywna, przedsiębiorcza, utalentowana, z pozycją, jeżeli ma pieniądze. Tak, ma pieniądze. Jeżeli ona się tyle lat nie była w stanie wyrwać z toksycznego związku, powiedzieć komuś o tym i poszukać dla siebie efektywnej pomocy, to co ma powiedzieć kobieta, która nie ma pracy, nie ma zawodu, umówiła się z mężem, że będzie wspierać go w domu i ma dzieci. Co ona ma zrobić? Jeżeli jeszcze ona jest w sumie w takiej sytuacji, że jakaś szczątkowa pomoc może dla niej być, ale kobieta, która jest samotna, albo kobieta, która nie ma dzieci, albo odchowała dzieci, dzieci są dorosłe, to ona już jest w ogóle na absolutnym marginesie systemu i nikt jej nie pomoże, no bo gdzie ona ma pójść? Do domu samotnej matki? Nie. Mieszkań chronionych praktycznie nie ma w tym kraju. Więc te kobiety są na marginesie. Jeżeli jesteś samotna, jeżeli jesteś niezamężna, nie masz dzieci, jeżeli jesteś kobietą, która ma dzieci odchowane, to idź do tych dzieci.
państwo, system ci nie pomoże. Jesteś dla tego państwa i dla tego systemu no, czymś zbędnym zupełnie. To jest potworne. I tak. Natomiast jeżeli ta kobieta, a my tu mówimy o pewnych rzeczach, które prawo polskie powstały w prawie i mogą być zastosowane. Na przykład ten zakaz zbliżania się. No wszystko fajnie, ale co ze zakazu zbliżania, jeżeli kobieta mieszka na wsi, mąż prowadzi gospodarstwo, zakaże mu zbliżać się do tego gospodarstwa, to się kłóci z prawem cywilnym, on natychmiast pójdzie, się będzie przekonywał prokuratora, że on nie może wypełniać swojego normalnego zawodu. A jeszcze ta kobieta mieszka z teściami, no to co? Zakaz zbliżania się w jej przypadku jest w porządku. Nawet jeżeli tego męża wezmą do aresztu, czy zakażą mu się zbliżać do tej kobiety do momentu rozprawy, no to przecież jej teściowie zatrują życie. To jest tak, jak my jedziemy na wieś. Myśmy się już nauczyły przez te 12 lat, że jeżeli my jedziemy na wieś, albo do mojego miasteczka, to my nie jedziemy pod hasłem stop przemocy, będzie prawnik, pogadamy o przemocy domowej albo seksualnej, bo nam nikt nie przyjdzie. Albo przyjdzie paru pijaczków i nas obrzuci epitetami. My jedziemy na przykład z pielęgniarką i mówimy, dbamy o zdrowie, mówimy o szczepieniach dzieci. Albo jedziemy z księgową i mówimy, będziemy sprawdzać, czy macie państwo dobre umowy na przykład na komórkę. I wtedy się kobiety odważą, bo przy okazji każą, a baba, to one się też tym zajmują. Para się odważy. Stereotyp. Druga rzecz, kumoterstwo. Jeżeli taka kobieta na wsi, ona się nawet nie przyzna, czy w małym miasteczku, przed nikim, że ona jest bita, czy sponiewierana. Wszyscy wiedzą o PSW, ale ona nigdzie nie pójdzie. Ona pójdzie do dzielnicowego, a on jej powie, no słuchaj, no przecież Franek fajny gość, nie potraficie się dogadać. To jest to, wszyscy się znają. I nie można tego przerobić, no to się po prostu nie da. Jeżeli teraz ta kobieta ma zacząć nowe życie, to jest podstawowe pytanie, za co? Bo jeżeli mówimy o kobietach, które mają pracę, to jest warunek sine qua non, żeby zacząć nowe życie. Mieć pracę i mieć możliwość utrzymania siebie i dzieci. Ale jeżeli ona nie ma pracy, bo nigdy nie pracowała, tak się umówili z mężem, jeżeli ona nie ma zawodu, pomagała mu całe życie w rolnictwie na przykład, prawda, albo w prowadzeniu drobnej firmy, to ona de facto, jak się rozstają, nie ma nic. Nie ma nic. Przede wszystkim trzeba kobiecie zapewnić dach nad głową. No i są domy samotnej matki. Opłata dla kobiety 600 zł. Opłatę na dzieci może zrefunduje OPS. OPS przyznaje opłatę na miesiąc, może 3 miesiące. I teraz ta kobieta, powiedzmy w ten miesiąc, 3 miesiące, ona ma zacząć nowe życie, tak? Ma zdobyć zawód, znaleźć pracę, znaleźć sobie mieszkanie poza domem samotnej matki. Kiedy ona ma to zrobić, jak ona się cały czas buja z OPS-em, żeby go przekonać, żeby jej dofinansował na kolejny miesiąc? Zbiera zaświadczenia, idzie do sądu o alimenty, ściągalność alimentów, chyba nie muszę mówić, jaka w naszym kraju jest. I ona nie zacznie tego nowego życia. Ona jak już wejdzie w tryby tego systemu, to się nagle okazuje, że wyuczona przez nią bezradność w domu przez tyle lat będzie trwała i będzie się pogłębiała jeszcze dalej, bo ona nie ma wyboru. Pod warunkiem, że nie spotka takiej osoby, jak Mariola Marchlewska, która stworzyła firmę tylko dla kobiet. Ani to przepraszam, że przerwała. Ale powiedz, czego masz dość, jednym zdaniem. Nie mam dość tej potwornej bezradności kobiet i tego, że one nie mają wyboru. Że one są de facto stracone w swojej sytuacji. I jeszcze jedną rzecz wam powiem. Przepraszam, muszę to powiedzieć. To, że będzie gwałt ścigany z urzędu tak zwanego, to jest bardzo ważne. I to, że już przemoc domowa może być ścigana z urzędu, to jest bardzo ważne. Bo to jest taka prawda, że jeżeli istnieje przemoc domowa, to istnieje kat i ofiara. Nie ma świadka. Bo kat chce, żeby się nikt nie wtrącał. A ofiara chce, żeby jej pomóc. To jeżeli jest świadek, to z kim współpracuje? Z katem. My nie chcemy tego słyszeć, ale jeżeli my nie pomożemy ofiarom przemocy domowej, to współdziałamy ze sprawcą, który jest obrzydliwy. Bo nie ma nic bardziej obrzydliwego od przemocy. Bardzo dziękuję. Mariola Marchlewska. Właśnie, czasami takie osoby stają na drodze kobiet, które uciekają od swoich mężów, partnerów,
i znajdują no właśnie takiego anioła, który tworzy miejsca pracy dla takich kobiet. No bo pracodawcy w ogóle obawiają się zatrudniania kobiet doznających przemocy, bo boją się, że w ślad za tym, znaczy razem z tą kobietą przychodzą zwolnienia, absencje, tak? No bo bardzo często kobiety pobite po prostu nie przychodzą do pracy. No są w złym stanie psychicznym, też nie pracują tak wydajnie, jakby mogły, płaczą albo są agresywne. No czy słusznie się tego boją pracodawcy? Jak to jest z tymi kobietami, które ty zatrudniasz? Przede wszystkim porusza pani parę kwestii. Pierwsza kwestia, pracodawca, osoba, która przyjmuje ludzi do pracy, nie jest w stanie zweryfikować, czy ta osoba jest osobą, która doznaje przemocy, czy jej nie doznaje. Ponieważ tak naprawdę żadna z nas się nie różni od siebie. My nie wiemy zewnętrznie. Jesteśmy tak samo eleganckie, uśmiechnięte, może nawet bardziej. Tak bardzo stłamszone wewnętrznie, że nie chcemy tego pokazać, czyli cechami zewnętrznymi chcemy nadrobić, by nie pokazać piekła, któreś z nas albo przeszła, albo przeżywa. Następna kwestia to jest taka, jeżeli ktoś tworzy obraz, że ofiara przemocy to jest prawdopodobieństwo albo równe z niebyciem w pracy, z płaczliwością, czyli można porównać, że to jest ta osoba, która będzie stwarzała nam problemy, której nie będzie można powierzyć zadanie, bo ich nie wykona. To ja chcę powiedzieć, że stop, to jest niegodziwość. To jest...